Siema, dzisiaj chciałem powiedzieć dwa słowa odnośnie ćwiczeń na nogi i pośladki. Dlaczego chciałem poruszyć ten temat? Dlatego, że często pytacie, w jaki sposób najlepiej nie tyle rozbudować nogi, co w jaki sposób najlepiej trenować na takich maszynach jak właśnie suwnice, czy też maszyny do przysiadów. Słuchajcie, patrząc na trening nóg, myśleliśmy sobie powiedzieć tak, że albo naszym celem jest wzrost siły, tak jak na przykład robią to trójboiści i chcą po prostu więcej przysiadać, chcą ponosić większe ciężary w przysiadzie, albo chcemy mieć większe, bardziej umięśnione nogi, czy to mięśnie czworogłowe, czy tylną część uda, czy też pośladki. Dla trójboisty nie ma znaczenia tak naprawdę, czy robiąc przysiad najbardziej angażuje pośladki, czy na przykład mięśnie czworogłowe. Natomiast dla tych, którzy trenują sporty sylwetkowe, dla tych, którzy chcą, żeby ich mięśnie wyglądały proporcjonalnie i dobrze, to jest zasadnicza różnica. Dlatego też ostatnio często pojawia się takie stwierdzenie, że przysiad, taki zwykły, klasyczny przysiad, nie jest najlepszym ćwiczeniem do budowania masy mięśniowej nóg. Oczywiście dla niektórych jest, niektórzy przysięgają, że dzięki temu zbudowali fantastyczne nogi, natomiast dla niektórych osób niekoniecznie. Są takie osoby, którym buduje się za bardzo pośladek od przysiadu. Słuchajcie, jeżeli chcecie ze mną zacząć współpracę, wejdźcie na moją platformę, wybierzcie opcję, która Wam najbardziej pasuje, napiszcie do mnie i zaczynamy. Pamiętajcie, że na kod YouTube macie 10% zniżki. A są takie, które faktycznie widzą mega rezultaty, jeżeli chodzi o mięśnie czworogłowe. Co zrobić w takim razie, żeby wykorzystać ćwiczenia, które przyjmuje się, że są ogólnie na mięśnie czworogłowe, żeby one faktycznie dawały maksimum stymulacji dla mięśni czworogłowych, jeżeli mówimy o hipertrofii, czyli rozbudowę mięśni. Pamiętajmy, najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o hipertrofię, o wybór ćwiczenia hipertroficznego, jest to, żeby tym czynnikiem limitującym ruch, czyli mięśniem, można powiedzieć, który uniemożliwi kolejne powtórzenie, będzie ta grupa docelowa, którą właśnie trenujemy. Czyli jeżeli na przykład robimy przysiady, to musimy być pewni, że kolejnego powtórzenia nie możemy zrobić dlatego, że nasze czworogłowe nie dają rady. Jeżeli robimy dalej, ale robimy to tylko dlatego, że nasze pośladki dominują w tym ruchu, to znaczy, że nie będzie to najlepsze ćwiczenie dla mięśni czworogłowych. Dlatego też z tej przyczyny w większości przypadków polecam osobom, które mają problemy z rozbudową nóg, właśnie ćwiczenie na maszynach. Popularne suwnice, czy popularne na przykład maszyny do przysiadu, takie jak hack maszyna, bardzo popularna na zachodzie, tak zwana pendulum squat, czego w Polsce można powiedzieć, że chyba nie widziałem żadnej siłowni, czy jakieś V-składy i tak dalej. Są to fajne maszyny, które mogą być wykorzystane do treningu mięśni czworogłowych, ale również do mięśni pośladków, czyli w zależności od tego, kto co chce rozbudowywać. Słuchajcie, najważniejszą sprawą to to, że ćwiczenie, które jest dobre hipertroficznie, musi spełniać główne funkcje takie anatomiczne tej grupy mięśniowej, którą trenujemy. Czyli jeżeli mówimy o pracy mięśni czworogłowych, to ich podstawową funkcją jest po prostu wyprost nogi w kolanie. Czyli można powiedzieć tak, że im mamy większe zgięcie początkowe w kolanie, a potem większy wyprost, tym bardziej będą, można powiedzieć, dominowały mięśnie czworogłowe. Natomiast pośladki najbardziej działają wtedy, kiedy jest maksymalny czy optymalny wyprost w stawie biodrowym. Czyli one, można powiedzieć, w czasie wstawania, w czasie przysiadu, jeżeli ktoś wypycha mocno tyłek do tyłu i potem zbliża go mocno do przodu, można powiedzieć, że on bardzo mocno aktywuje mięśnie pośladków. Przy takim przysiadzie przeważnie nie ma wielkiego zgięcia w kolanie, a można powiedzieć, że kładziemy troszeczkę tułów do poziomu, wypychając biodra do tyłu. Więc patrząc na pracę mięśni czworogłowych, nie będzie to najbardziej optymalne. Czyli podsumowując, jeżeli na przykład trenujemy mięśnie czworogłowe, najważniejszą sprawą jest to, żeby tak ustawiać nogi na przykład do przysiadów, na suwnicy, na hack maszynie czy na jakiejkolwiek innej maszynie, żeby zgięcie i wyprost w kolanie były jak największe. Czyli zobaczcie, ja tu Wam dzisiaj wrzuciłem dwa filmiki. Popularne wyciskanie na suwnicy skośnej. Jeżeli chciałbym na suwnicy skośnej w większym stopniu angażować mięśnie czworogłowe, zauważcie, że stawiam stopy bardzo nisko na platformie. To wymusza większe zgięcie w kolanie, a co za tym idzie, w czasie wyprostu nogi w kolanie w większym stopniu pracuje mięsień czworogłowy. Drugą formę, którą pokazałem, jest wyciskanie bardziej na pośladki. Wtedy stawiam wysoko stopy na platformie i wtedy, mimo tego, że i tak ten czworogłowy pracuje, mięsień dominujący w takim ruchu będą właśnie mięśnie pośladkowe. Jeszcze jednym ćwiczeniem, które Wam pokazałem, które jest, myślę, takie troszeczkę rzadko spotykane na siłowniach i które się mówi, że jest zawsze najlepszym ćwiczeniem na czworogłowy, bo one jakby
nie robi takiego ruchu jak w czasie wyciskania w skosie, jest ten tak zwane wyciskanie poziome. Ale zobaczcie, też można niechcąco nie robić do końca mięśni czworogłowych. Pierwszą formę, którą pokazałem, czyli wtedy, kiedy trzymam bardzo nisko biodra podłoża, stawiam nogi oczywiście też nisko na platformie, wymusza to większą pracę czworogłowych. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, na początku i na końcu ruchu mam większe zgięcie w kolanie, a co za tym idzie, bardziej prostuję mięśniem czworogłowym, bardziej podnoszę mięśniem czworogłowym ten ciężar. Natomiast w drugim filmiku siadłem sobie specjalnie wysoko i tak często widzę, że na mojej siłowni siadają osoby wyżej, nie dotykając pośladkami podłoża, bo tak się robi po prostu łatwiej, bo tak się ma więcej siły. A dlaczego ma się więcej siły? Bo ten pośladek po prostu jest tym mięśniem dominującym. Zobaczcie, że jeżeli mam pośladki wysoko, nad ławeczką, wówczas nie dochodzi do takiego pełnego zgięcia w kolanie, a głównym mięśniem wypychającym wtedy ten ciężar będą właśnie mięśnie pośladkowe. To samo dotyczy oczywiście innych ćwiczeń, więc jeżeli będziecie robić na przykład, nie wiem, przysiady na maszynie Smitha, bardzo popularne ćwiczenie, to też pamiętajcie, że jeżeli chcecie w większym stopniu zaangażować czwórki, starajcie się trzymać pięty mniej więcej pod gryfem. Im bardziej pięty pójdą do przodu, tym bardziej stajemy z pośladka. Również pochylenie tułowia, czyli im bardziej będziemy się pochylali do przodu, zwiększymy zaangażowanie mięśni pośladkowych. Dlatego też zauważcie, że niektórzy kulturyści do przysiadów normalnych albo do przysiadów właśnie na smicie podkładają sobie pod pięty delikatne podstawki. To wymusza raz bardziej płynną sylwetkę, a dwa znowu na dole ruchu większe zgięcie w kolanie, a co za tym idzie lepszą pracę mięśni czworogłowych. Wypróbujcie to na kolejnym treningu i dajcie znać, co o tym myślicie. Pozdrawiam.